Siemanko, z tej strony El Diablo, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA 4. Jak widzicie, mam troszeczkę inny strój, wybrałem się do nowej dzielnicy i kupiłem takie właśnie nowe spodnie, jak i buty. Mam białe tenisówki, jakieś wycierusy, a tak, żeby sobie coś zmienić. Dostałem tutaj troszeczkę telefonów od Little Jacoba, od Michelle czy od Romana i dowiedziałem się między innymi, że już prawdopodobnie French Tom mógł nam odpowiedzieć na naszego e-maila, ale mam zamiar rozpocząć odcinek w ten sposób, że umówimy się na randkę z Michelle. No dawno tego nie było, więc dlaczego nie? Trzeba dbać o naszą kobietę, dlatego zadzwonimy sobie do niej. Michelle, it's Nico. You want to meet up? I haven't heard from you in a really long time. I miss you. Sure, I'd like that. Pick me up in an hour? Great news. No i dobra, musimy po nią podjechać. Załatwiłem sobie taki fajny motor, zombie się nazywa. A to... Będziemy przed czasem zarąbiście. Zapunktujemy u niej. No i nie wiem, gdzie moglibyśmy się wybrać. Chyba nie na jakieś bicie czy coś. No jeszcze się zobaczy. Tak. No i dobra, gdzie moglibyśmy ją zabrać? Do wyboru mamy coś takiego. Bar, rzutki, Clucking Bell, Burger Shot, no myjnia to może nie szczególnie, bo też jest i bilard. No nie wiem, może moglibyśmy ją zabrać do baru. A może na jakieś dobre wszamanko. No to dobra, zabierzemy ją do Clucking Bella w takim razie. O kurna, komentuję wszystko, co nowego kupiłem. Dobrze to twórcy przemyśleli. No ja myślę, te buty są zarąbiste akurat. A spodnie, no nie wiem, może je za jakiś czas zmienię, bo jakoś tak średnio mi się podobają. Te jaśniejsze chyba wyglądały lepiej. No w każdym razie dojeżdżamy właśnie do Clucking Bella. Takiego McDonalda z Liberty City. A trzeba trochę się nażreć na getsów. No i dobra. Skoro się najedli, masa zrobiona, możemy ją już zabrać z powrotem do domu. No, będzie trzeba pobiegać. Ale chyba jeszcze nie będziemy się do niej wpraszać na... A chodź w sumie. How's Roman? Okay. He likes to gamble though, doesn't he? I don't know about that. Mallory said he was in debt to some criminals. Do you know about them? No. That would really scare me, or... A dobra, spróbujemy szczęścia. Can I come up for a nice hot coffee? I don't think you can afford me just yet, Nico. No problem. I understand. I respect you. How about the kiss? Sure. No dobra, niech będzie, wystarczy. No i dobra. Póki co nie możemy się do niej wprosić, ale nieważne. Tak to wszystko zawsze wygląda. W każdym razie, przejdziemy się teraz do kafejki internetowej. Zobaczymy, czy nam ten French Tom odpisał na e-maila. Jeżeli tak, no to oczywiście będzie trzeba się z nim umówić. No i w międzyczasie dostałem jeszcze tutaj SMS-a od Playboya, że znalazł dla mnie robotę. Ja myślę, że dokończymy jeszcze robotę z Manem SQL-u, zanim się zabierzemy za właśnie Playboya. No dobra, dojechaliśmy do kafejki. Zdejmuj Nico ten kask. Chuja będziesz widział. Ajax. Dobra, zaglądamy. No, być może już nam odpisał, no troszeczkę czasu minęło. No i jest, French Tom. Właśnie zobaczyłem, że jesteś mną zainteresowany. Okej. No to odpowiadamy, oczywiście, twierdząco. Gitarka. Co my tutaj jeszcze mamy? Kasa, zarabiaj bez problemów. To usuwamy. Milicia Belik. To jest osoba, o której się nie mówi w grze. No tutaj jest długi list do Nico. Odpowiemy oczywiście twierdząco.
No właśnie, trochę się tu Niko rozpisał. Niby nie ogarnia się, nie ogarnia komputerów, a tak szybko pisze. Ciekawe. Oj, wiem, wiem. No i dobra, co to jest jeszcze? Jakiś Hossan? To też odpiszemy twierdząco. No i dobra. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, umówiliśmy się. Okej, okay, no czyli o 18:00. To jeszcze trochę czasu pozostało. Save zrobiony. W takim razie musimy coś przez ten czas porobić. No i ja myślę, że właśnie możemy przejechać się do Manuela Esqueli. Czemu ja cały czas mówię Manuel? On jest Manny po prostu. Manny Esquela. No to co? Wybieramy się do niego. Kawałeczek tutaj zrobimy. O kurna. Cienko tutaj na zakrętach. No i dobra. No i dobra, dojeżdżamy do Manny Esqueli. Mamy jeszcze sporo czasu, ponieważ ranka jest dopiero o 6:00. No trzeba jakoś zbić czas, no to możemy sobie właśnie popracować. I jesteśmy na miejscu. Jedna czy dwie misje nie zaszkodzi zrobić. Zależy, jak nam czas pozwoli. Rozpoczynamy. Portorykański łącznik. Manny Esqueli combines a powerful urban masculinity with a lighter side. Here, shortly after cleaning up 5 blocks, he teaches a group of... Yo, man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. Metro's good. It's good. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex-gangster, man? I'm a lord, man, not a lady. This show is gonna make me famous. You are gonna be famous. Shit. Yo, Niko, man, what am I supposed to do here? I mean, I got this film genius here, making me look like a transsexual or something on TV, and now some punks been talking all kinds of shit, too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game, punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show is garbage. Oh, come on. We don't have to kill a shot, man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Give it up, man. All right, man, yo, listen. Can you shut these punks up for me, please? Where are they? They're gonna be coming in on the L train, man. From Algonquin to Dukes, man. Hey, I owe you, man. I owe you big time. Okay. You see that, man? You see that, man? Yo, that is streets right there, man. Not none of this shit. Got me dancing in skirts with people in the neighborhood. Man, what the fuck is that, man? Udaj się do mostu dzielnicy Algonquin. Misja nie jest trudna. Musimy po prostu jechać za pociągiem, a później załatwić gościa, który z tego pociągu wyjdzie. Nie ma tutaj większej filozofii. No to dobra, wsiadamy do naszego Virgo i jedziemy do starej dzielnicy, w której sobie przez jakiś czas mieszkaliśmy. Coraz więcej tutaj zleceń mamy. Zobaczymy, jaka to kolejność będzie, no bo Elisabetta Torres, Playboy, no później będziemy pracowali, z tego co pamiętam, dla policjanta, którego zresztą już widzieliśmy, Francis McCreary. Później jeszcze no, z jego rodziną, no która no, nie współpracuje raczej z policją, mimo wszystko. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co mamy troszeczkę luzu. O. Nie pobrali ode mnie kasy, nie wiem, o co chodzi. Może jak wykonujemy misję, to przestają od nas brać szmal. Ale mi to w sumie nie przeszkadza. Mosko niedzielnicy Borough. No to już jesteśmy prawie na miejscu, już wjeżdżamy na te nasze stare tereny. Będziemy musieli przejechać do Dax. To jest gdzieś tam chyba na północy całkowicie gdzieś. No tutaj aż tak dobrze nie orientuję się, co jest co. No jeszcze w Trójce, no, było wiadomo, czy w San Andreas, gdzie jest San Fierro, gdzie jest Portland, gdzie jest Shoreside Vale, gdzie jest Las Venturas, a tutaj to ja nie wiem, dla mnie tu chyba nie ma w ogóle jakichś nazw określonych, albo ja przynajmniej o tym nie wiem, ale mogę się mylić. No to chyba będzie tutaj, bo tutaj jest ta stacja. No właśnie, tutaj już jest punkt docelowy, za chwilę będziemy jechać za tym pociągiem. On tu zaraz powinien podjechać na peron.
No właśnie. Twój cel znajduje się w pociągu. Podejrzyj za pociągiem i wyeliminuj przeciwnika. Dobrze, super. No i teraz trzeba uważać, ponieważ pociąg jednak jedzie szybko, bez żadnych przeszkód. Dlatego nie możemy go spuścić z oczu, nie możemy wjechać w jakąś inną uliczkę, ponieważ on raz, dwa nam ucieknie, no i misja będzie niezaliczona. Ale jest o tyle dobrze, że mimo, że on ma tam wielką swobodę na górze, no to... O kurna, troszeczkę... Ale dobra, mogę skręcić tutaj. Że on jedzie praktycznie takimi samymi ulicami jak my, no załóżmy on skręca, no to i my mamy jak skręcić. Nie ma tak, że musimy jakoś jechać na skos, czy po jakichś alejkach, czy coś tego typu. No tutaj jest troszeczkę właśnie to łatwiejsze. Nigdy jeszcze nie korzystałem z tej kamery takiej, że tutaj się naciska caps lock i... No ale to pewnie byłby widok z lotu ptaka. Ale wątpię, czy to by było wygodniejsze. Raczej wątpię. Kurna, akurat korek się zrobił, jak ja tutaj muszę gonić kogoś. Trzeba uważać, tutaj chyba zaraz będziemy skręcać. Obok boiska koszykówki, a no właśnie. On tutaj jedzie po skosie teraz. Sorry, Niunia. Wiem, że jesteś pustą teksturą, to cię mogę trzepać. Jedziemy dalej tutaj. Gdzie ja mam go tutaj? Może skręcę tutaj w prawo. Prawo, lewo i na drzewo. O, tutaj jest. Kurna, fuck. Sorry, sorry, spieszy mi się. Jeszcze prosto. Tutaj gdzieś jest chyba Dukes. Powinniśmy za Dax, znaczy się. Powinniśmy gdzieś tutaj zaraz stawać. Twój cel wysiadł z pociągu. No to dobra, musimy go gonić. I rozwalić mu łeb, jak to tutaj wygląda. No może dźgniemy go tak nożem, po cichutku. Bez szumu. Dlaczego w sumie by nie? Gdzie on się tutaj znajduje? Tutaj. Nie wiem, czy tutaj... O, to chyba pewnie jego idą ludzie. No to dobra, może jednak strzelimy z pistoletu. Sorry. Dobra, załatwiony. Pozbądź się przeciwników. No tak właśnie mi się wydawało, że... Oni tutaj za nim idą, że to są jakieś jego ludzie. Come on! No i dobra. Udało się. Dobra, policja już nam odpuściła. Farfocle jedne chcieli do mnie tutaj strzelać. Ups, akurat przy policjancie zagarniemy auto. Ale chyba ma wywalone na to zupełnie. No i dobra, zadzwonimy do Menego. No i dobra, póki co zakończyliśmy współpracę z Menem. Można by było popracować dla Playboya. Ale pojawiło mi się tutaj jakieś serduszko. Co to ma znaczyć? Randka. No to dobra. Pojedziemy może od razu na randkę w takim razie. To chyba nie jest tak, że to jest punkt 6. No teraz się przekonamy, no. Właśnie zaczynałem się zastanawiać, czy zdążę jeszcze zrobić jedną misję dla Playboya, żeby zdążyć na tą szóstą na randkę. Ale zauważyłem, że tutaj coś się już pokazało. No co to? Spotkajmy się na końcu mola w Castle Gardens, Nico. A co to? Czyżby Francis McCreary? No być może. No to będzie taka przyjemna dosyć współpraca z policją. To nie będziemy musieli jechać gdzieś tam do Playboya, tylko sobie od razu dla niego popracujemy. Może w następnym odcinku rozpocząłbym, znowu byśmy Michelle wzięli na randkę. Dlaczego nie? Wzięlibyśmy ją do tego. French Tom jest w restauracji, poszukaj go. Dobrze. On z tego co pamiętam miał przypiętą taką różyczkę. No ale oczywiście bez broni wejdziemy, żeby nie było. Mamy być Sweet Bellikiem. A, to chyba on. No właśnie. Hey, are you my date? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online.
Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Do you know Gay Tony? Runs Hercules and Maisonette 9? I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. You got a bad knee or something? Is that what? Hey, man. No, please don't hurt me. Chodź tu. Zaczekamy go, nie będziemy strzelać. O tak. Tak się zgina łeb pingwina. I to by było na tyle. A, sorry, paniusiu, tutaj za problem, za śmieci. Wyniesie się. How was your date, bro? Not so good. I don't think we'll be seeing each other again. I don't think he'll be seeing anyone. Nicky, you're an animal. Anyway, your profile's still up there, bro. There's all sorts of crazy pictures on that site you can get into. Real freaks, you know? I'd be getting involved in some of that internet date shit, but I only date models, you know? Or VIPs, who could be models. Not many of them online, yeah? Catch you later, big guy. Later. Dobra, zatrzymałem tutaj gościa, ponieważ ma ciekawe autko. Nie wiem przypadkiem, czy to nie jest sportowe jakieś. Feltzer, czyli sportowe. I pojawił się jeszcze Brucey. No to popracujemy dla Brucey'ego. Zostawimy sobie tego gościa na molo na później. Tak samo Playboya. W tym odcinku jeszcze Brucey. Zobaczymy, co dzik nam ma do zaoferowania jeszcze. No, randka poszła dosyć sprawnie. A nie chciałem tam strzelać, myślałem, że uda się go jakoś raz, dwa zadźgać. No i w sumie to wyszło. Dobra, zarobimy jeszcze troszeczkę hajsu. Rzecz jasna u Brucey'ego. Co to za SMS? Nico Bellic, w pani do Perseusa w Algonquin, bracie. Wszystkie VIP-y tam chodzą. Kup sobie jakieś odjebane ciuszki. Jesteś genetycznie inny. Opakowanie musi wyglądać tak jak zawartość. Taki nasz styl. Do garniaka i tak będziemy musieli później kupić, ale póki co nie jest nam to potrzebne. Póki co rozpoczynamy zwykłą misję. Numer jeden. Hey, Brucey, what's up? Hey, Nico B. Come here, show me the love, man. Whoa, hug enough, time. All right. Whoa, whoa, what are we about here, you and me? I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling, check. Bodies, check. Paper, check. That's how we roll, bitches. The boss. Are you all right? Too much bullshark testosterone up the ass? Fuck you. Fuck you, man. Hey, check this out. Lenny! Lenny! Is the bitch ready? Well, she's very shiny. Look at her and weep tears of pure gold. Motherfuckers. Come on now. Let's go show some people just how we roll. Yeah, all right. Come on, get in. Come on, start you! Pure gold, eh, big man? Lenny, you're a fucking asshole. What is this? What is this? You tune to yourself. Well, what should I do? I mean, I need a flashy car. People are gonna think I'm a no-nut bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Yes. I'll call him on the way. Nico, can you drive us to Freetown Avenue in Willis? Yeah. Come on. Let's roll, bitches! Woo! Ah, Nicky, we need some wheels. No i dobra, rozpoczyna się misja. Będzie wyścig prawdopodobnie. Man, excuse me, but I gotta make this call to tell this guy we're borrowing his car. Stevie boy, how's Trix? No, man, you can spot me. Yeah, for sure. All right, listen, man. All right, listen, me and
my ice cold friend Nico gotta borrow your car. No, no, no. The other one. Well, of course it'll be cool. What? It's outside? Great. Love you, man. He's fine with us taking it? We won't have an incident like the last time I got the car for you? No way, man. That was a one-time only, baby. Me and Steve, you're tight. Okay, tighter than that. Tighter than... Shit, I was gonna say my hands, but I think you know that nothing's tighter than this shit. Yeah, wanna feel? Thanks, but I got my hands full. God, this is exactly the type of shit you and me should be doing. Cruising for bitches, destroying the town. You and me could be doing some serious damage, like a nuclear bomb up in this shit. But a sexy bomb, you know? A bomb that only affects girls with D-cups, tight asses, blonde hair, no cellulite, and tan. Yeah! Right. I don't know if I get your meaning, but we can hang out sometime. No i dobra, dotarliśmy na miejsce. Jest to cudeńko. Ach, niezawodny komet. Jeszcze San Andreas. So, when we get there, will you be driving? No way, man. I'm just here to look good. Me and you are cruising together. That's how we roll. Passenger side, flexing the guns, scoping the chicks, flashing the bling, pumping the sounds, riding shotgun while my boy Nico pulls off some badass Red Army, pedal to the metal, skin of your teeth, burnt rubber. Here we be. You ready to feel the G's? Whoa! Your skin looks really rough, man. You had some help? A little botulism special there? I like that, homie. You want a shot when we get back? I'm fine. Rozpoczynamy wyścig, jak w Szybkich i Wściekłych. Lecimy! Trzeba ich tu już dublować. Raz, przyspieszenie. Z drogi, wredne piczki. Raz. Jesteśmy na prowadzeniu, teraz trzeba się tylko utrzymać. Bardzo ważna równowaga. Dawaj, dawaj, Nico. Jedziemy. Nie mają z nami szans. Kolejny punkt. Ach, kiedyś nie lubiłem tych wyścigów w każdym GTA. Dla mnie to było trochę trudne. A do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić, a to jest w końcu nierozłączny styl gangstera. Wyścigi. Dobra. Chyba nie mamy ogona, możemy sobie swobodnie jechać. Oni się tam już pewnie gdzieś pogubili. O kurna. Trzeba utrzymać równowagę, koniecznie. Najgorzej to zawsze było w trójce. Łatwo było się przewrócić. Kurna mać. Nieważne. Nieważne. Nie denerwuj się, Andrzeju. Wyklepiemy. Będzie cacy. Póki co prowadzimy. Kurna. Dobra, już spokojnie, myślę, możemy jechać. Oczywiście nie człapiąc się. Ale jednak trzymając tempo. Na spokojnie. Powinniśmy ten wyścig wygrać. Dobra, jakiś zakrętasek. Sorry. A to dobre porównanie akurat. O, i meta. No to zrobimy driftcik. Fuck yeah, bitches! Dokładnie tak. Intense! I fucking love you, man. Number one, good driving. How do I look? Pretty good, right? Yeah, pretty good. Take me back to my apartment, man. I'm feeling jacked. I want to hit the weights now. Dobra, Brucey się z sobą już podniecił. Musi poćwiczyć. Taki trochę głupi ma charakter narcyza. My boy rolling in anything but serious genetically different winner style, you know? I thought it belonged to Steve. Fuck Steve! You are the man, man! You are number one! You won this shit anyway! I'll give Steve the bitch! The bitch don't work too good. Don't worry about that. Brucey has the magic fingers. They only touch prime engines, hot models, no cellulite. Okay, VIP only. Read my lips. I'm a winner. And when they touch... Shit! They work some serious magic, bro! What is it that you do, Brucey? Are you a mechanic? I don't get it. I'm a businessman!
entrepreneur. I make shit happen. Sure, but you seem kind of legit. Why you need guys killed? Of course I'm legit. Have you seen my delts? That shit is as legitimate as it gets. What about these guys you need killed? Fuck, Nicky. You know Brucey. He's number one. It's lonely at the top. Sometimes the juice, it just takes control, okay? Red mist descends, and I need shit to happen to people. Are you talking to... Nicky, I feel like we really bonded back there. I'm close to you, man. You let me inside. You let your armor down, you know? We had a moment, man. Call me, and we'll hang. Sure we did. No i dobra, misja zakończona. Zakończyliśmy tymczasowo współpracę z Brucim. Trzeba pojechać do naszej kryjówki, ponieważ dostaliśmy zarąbistego kometa na własność. Zaparkuję go tam. I to będzie na tyle. Może nie będę robił cięcia, przejedziemy się tak sportowym autkiem po Liberty City, jest fajnie. No ale tak naprawdę... Nie wiem, czy wy też tak macie, że... Jak dostajemy jakieś takie sportowe auta... od kogoś, no to nie korzystamy tak naprawdę z nich w trakcie gry, oprócz wyścigów. One do niczego już nam w zasadzie nie służą, no bo gdybyśmy ich na misję nie zabrali, no to zostaną zniszczone albo będą musiały przepaść. Dlatego stoją tak cały czas na garażu, a jeszcze w trakcie gry dostaniemy kilka sportowych samochodów. Przeczytaj o swojej gorącej randce na stronie Liberty Tree, bracie. To gówno mówię, że wyglądałeś starzej. Musisz pracować nad sobą. Jak to cały czas robię? Nie wstydź się dobrze wyglądać. No niestety, tutaj w czwórce nie ma takiej możliwości, żeby chodzić na siłownię, czy cokolwiek tego typu robić. No nie mamy takich możliwości, jak chociażby w San Andreas, choć... to z siłownią byłoby akurat okej. Okay. Już tam nie mówię o fryzjerze, dużej ilości sklepów, czy o tatuażach. O, ktoś dzwoni. Elizabeta. No tak, Elizabeta styknęła się z Little Jacobem. Trochę jej chyba nie odpowiada styl gadania raz na kolesia. No nie wiem, mamy póki co trzech zleceniodawców do wyboru, do koloru. I rzeczywiście będziemy mogli w sumie zacząć od Elizabety w następnym odcinku. Może pod koniec rzeczywiście wybierzemy się też do Michelle. Może będzie taka trzecia randka. Myślę, żeby ją zabrać do tego miejsca, nie wiem, to był teatr, czy jakiś kabaret. No coś tego typu. No dobra, ale póki co musimy odstawić naszą wywaloną brykę na parkingu. I ja lecę zrobić save'a. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie coś po sobie, a my widzimy się w kolejnym, tak więc trzymajcie się i do zobaczenia.